Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ajena. To jest 17 stycznia. Godzinie 14:27. Zaczynam vloga i dawno się nie widzieliśmy, dawno znowu nie nagrywałem, aż tydzień. To jest takie równoznaczne z tym, że trochę się zaprzepaściłem, bo miałem nagrywać częściej, ale to dalej jest bardzo często, więc jest naprawdę dobrze, trzymamy formy. Miałem dzisiaj taką sytuację, że wracałem sobie do domu ze szkoły, no i czekając na autobus, idzie sobie jakiś pan z panią, pani trzymała pana pod rączką, tam my tak patrzymy, dobra, idzie jakiś Heniek z Grażyną, nie? Dobra, idą sobie, nie? Przechodzą obok nas i gościu idzie sobie do przodu, nie? Tak się wozi i z bara wziął, wyjebał ten słup, nie? Jak macie tam na plan autobusów taki słupek, to on mówi, tak, jeb, co mi tu będziesz się kurwa ten wtrącał, łon mi z drogi, tu rób miejsce, no leszczu, pfu. No i tak właśnie zrobił, nie? No, znaczy, i powiedział tam, o Grażyna, tam wlazłem na słup. Dosłownie tak powiedział, wlazłem na XD, śmieszki, hiszki, gościu na sub wlazł, no przecież jakie to jest dobre. Poszli dalej, my tam sobie pogadaliśmy, ha ha hi hi, nie? Potem tam patrzymy, o, więcej ludzi przyszło. Jezus Maria, znowu w autobusie nie będzie jak usiąść, bo przecież tych ludzi jest zawsze w pizdu, nie? No to masakra przecież z tym, wiecie dobrze, to jest koszmar każdego jeżdżącego ucznia do szkoły. I nie tylko do szkoły. Bluzę upał w chuj, brzygam w kiblu, robię gnój. I potem patrzę i ta pani stoi z tym panem i ten pan miał taką długą, białą laskę z czerwoną taką wstążką na końcu, wiecie, jak mają niewidomi, i wtedy sobie uświadomiłem, że to był niewidomy. No i w sumie już nie było tak śmiesznie, bo ja bardzo szanuję niewidomych i kurde, mi się głupio trochę zrobiło, że się śmiałem, że wziął walną tam w ten słup i powiedział, o, wlazłem na słup, Grażyna. Chociaż, no, chociaż tak powiedział, jakby się śmiał z tego, nie? No więc naprawdę podziw, super. No i ogólnie naprawdę szanuję osoby niewidome, bo zostali tak potraktowani przez życie, że nic nie widzą i muszą z tym żyć, a normalni ludzie tego nie szanują po prostu i mają takie ubogie problemy, a niektórzy się właśnie borykają z takimi problemami jak to, że nic nie widzą. Ale to jeszcze nie koniec historii. Ta babka podchodzi z tym panem pod pachą, tam trzymając tą laską idzie i podjeżdża taksówka. No to pani otworzyła drzwi, wsadziła tego pana do taksówki, mówi, o, tu zaraz wsiądą, pojadą sobie do domu, nie? I będzie happy end, tam wrócą sobie do domku. A ta pani zatrzasnęła drzwi, taksówka odjeżdża, wzięła tam, wstała i poszła w drugą stronę, a gościu pojechał z tym taksówkarzem. No i wtedy ja z kumplem tam debata, nie? O chuj chodzi, czekaj. Przecież ten taksówkarz może go wysadzić w lesie. Może tak zrobi. Boże, będę miał go na sumieniu, że nic nie zrobiłem. Fuck. No i odjechał tą taksówką i tak się zastanawialiśmy, no bo po pierwsze, co jak on go nie zawiezie do domu, tylko go gdzieś wysadzi? Nie spojrzy, czy on trafi do swojego domu, bo przecież niewidomy to co? Idzie i on nie wie, co jest przed nim. On laską tylko sprawdza, żeby się tam nie wywalić ewentualnie. Albo ewentualnie może gdzieś przy domu czuć jakieś tam, wiecie, o, tutaj płot jest, dobra, jestem u siebie. No ale jakby nie trafił, to kto go zaprowadzi, nie? No, no wiecie, taka życzliwość w sumie ludzka, no ale no wierzę, że go zawiózł pod ten dom i tam go zaprowadził, nie? Więc wierzę w to, naprawdę. Albo że chociaż ktoś na niego czekał. No i druga sprawa, jak on miał zapłacić temu taksówkarzowi? Przecież taksówkarz by mógł wziąć sobie tyle pieniędzy, ile by chciał, bo niewidomy nawet by nie wiedział, ile mu zapłaci. No chyba, że rzeczywiście jest tak ogarnięty, że tam czuje, że to jest 20 zł, tu jest 50 i po wielkości, no może tak. No ale no wiecie, o co chodzi, nie? No tak, no, głupio trochę, nie? Tak się zacząłem zastanawiać. Może to jest jakaś specjalna linia taksówek, tam Arkad Bydgoszcz, czy nie? Bo tam były Arkady, tam taksi. Może to była jakaś specjalna dla takich ludzi. Ale nie wiem, nie mam pojęcia. Chociaż trochę w pierwszej chwili mnie to zszokowało. No i z kumplem poszliśmy sobie później na autobus, jakieś 10 minut później. Usiedliśmy, co jest dziwne, bo było tyle ludzi. Tyle. Tak dużo ludzi było. Normalnie wszyscy się wpieprzali do tego autobusu. Wszyscy miejsca z dupstą tam się rzucali, nie rozwalali, tak wszędzie. Babka z wózkiem się wpierdoliła na środek. I potem wiecie, jak w Indiach konduktor bierze grabie i tam napieprza, żeby tam upchać tych ludzi do środka, żeby się zmieścili. No i usiedliśmy sobie i to jeszcze nie jest koniec historii. Zaczynam gadać, mówię, ty,
Rafał, ja zrobię filmik o tym niewidomym, bo to jest w sumie ciekawe. Jestem ciekawy, jak wy postrzegacie takie sytuacje. Czy mieliście podobną kiedyś, że się na przykład śmialiście z kogoś, a potem się okazało, że ten ktoś jest chory? Znaczy nie śmiałem się w głos wtedy, żeby nie było. Ja się nie wyśmiałem tak, że on się poczuł urażony, tylko po prostu tak cicho, tak, że on z daleka, że nikt w ogóle nie widział, że mnie tam tylko takie XD ja tam walnął w słup, no tak to wyglądało. Nie, żeby się tak śmiać chamsko. No i potem on mówi do mnie, że smutno mu jest z tego powodu, że głuchoniemi mają taki problem. Ja mówię, głuchoniemi? A on mi pokazuje tak. Ja się odwracam. Przede mną siedzi typek i obok niego stał jeszcze inny pan. I oni, wiecie, ze sobą tam tu. No, wie, to już żartowałem. No i się okazało, że oni są niesłyszący, tam głuchoniemi, no niemowy takie i tam pokazywali paluszkami sobie. I zazwyczaj tak często nie spotykałem takich ludzi w mieście, tylko teraz tak się zdarzyło, że spotkałem 10 minut i niewidomego i potem głuchoniemego. I może to za to, że na początku się śmialiśmy z tamtego pana, że walnął tam z bara w ten słup. No ale dziwna sytuacja, no nie wiem, no naprawdę, ja naprawdę współczuję, ale ci ludzie są też naprawdę bardzo fajni. Nie miałem tak dużo kontaktu z takimi ludźmi, ale słyszałem, że można z nimi normalnie pogadać, że są naprawdę ogarnięci, że naprawdę spoko ludzie i nie są takimi śmieciami, że tak powiem, społeczeństwa, jak niektórzy. Nie macie na pewno, no każdy człowiek na świecie zna taką mędę po prostu, że no takie gnoje, no takie zdemoralizowane śmieciuchy, co tylko wam, kurde, o, zagrożą wam, że wam tam matkę i z domem spalą, bo jakim telefonu nie oddasz, nie? No, tacy ludzie, tacy, wiecie, no to co, nie wiem. Czy się im podoba być taki kult, że są gnojami, że to jest takie fajne, nie? Każda laska na mnie leci, bo ja tam, kurwa, wie, tam bejsbolówy tu mam, nie? Na głowie. Nie mam tu przy sobie akurat tylko full capa tam nie będę zakładał, bo to nie to samo, to musi być biały Adidas. No i tyle z tej historii. Pojechaliśmy do domu, pożegnałem się z nim, oni też tam wysiedli w miejscowości obok. No i tak sobie myślałem, że kurde, chcę kiedyś przeżyć taki jeden dzień, kiedy nie będę nic widział, ani słyszał, że będę miał związane oczy i nie wiem, zatkam sobie uszy. Chociaż z tym będzie problem, żeby nie słyszeć, ale chcę taki dzień przeżyć. To jest taki mój cel, że chcę przeżyć dzień bez widzenia, tak od rana do wieczora. To na pewno będzie coś ciężkiego. Wiem, jak ktoś z was to robił, to możecie napisać w komentarzu, jak wam z tym było. Czy przeżyliście taki dzień bez patrzenia i jak się czuliście, czy to jest okej, czy nie. I na pewno myślę, że po takim dniu można zrozumieć tych ludzi, którzy tak mają, tylko że oni się z tym męczą od jakiegoś czasu, albo nawet od początku swojego życia, bo się tak urodzili. I dla nich to jest dzień jak co dzień, a dla nas, co ludzi takich widzących, to jest koszmar po prostu, żeby nagle sobie to zabrać. No tak dzisiaj poważniej trochę, poważniejszy temat, bo zazwyczaj takie śmieszki, hiszki, nie? I do następnych odcinków, widzimy się już wkrótce, nagram kolejnego vloga i cieszę się, że jesteście ze mną. Tutaj możecie zostawić łapeczkę w górę, żeby było wesoło, bo naprawdę mnie to motywuje, cieszę się, że jest was naprawdę, jak jest tak 10, 20, 30, coraz większe liczby, mnie to tak cieszy, że po prostu ja coś tutaj robię i wam się to podoba, normalnie ciepło na sercu, o Jezu, naprawdę, o. Na razie, trzymajcie się i do następnych odcinków. Nie? Jak ci youtuberzy to robili, że to działało? No może tak trzeba. Kurde, no.